swoją drugą płytę, Bimbo. Powiem ci tak, powiem szczerze, że tej płyty dobrze się słucha. To jest dobra płyta. Masz głosisko porządne, jak na rocka, bardzo, bardzo dobre. To wiesz, nie mówię tego, żeby ci prawić jakieś sztuczne komplementy nieprawdziwe. No, przesłuchałem tą płytę i naprawdę fajnie się jej słucha. A skąd taki tytuł? Bimbo, Bimbo to jest z angielskiego slangu dziwka. I rozumiesz, że nazwałam sobie ją tak, ponieważ właśnie po programie Bar, ponieważ większość osób zaczęło mnie rozpoznawać i w ogóle kojarzyć, no ja się nie ukrywam z tym, że lubię chodzić ubrana wyzywająco, mam dosyć ostry charakterek, brzydko się wyrażam, nie potrafię tego się oduczyć, klnę jak szef, jestem bardzo bezpośrednia, przez co może trochę bardzo taka bardziej wulgarna i wiesz. No ale generalnie ludzie mają bardzo prosty sposób myślenia i prosty jak budowa cepa i jeżeli ktoś chodzi w krótkich kieckach i w ogóle mówi co 5 minut kurwa, no to już jest dziwką, rozumiesz? Także nasłuchałam się tego dosyć dużo. Ale mam to w dupie, no. Mam to w dupie, tak bardzo mam to w dupie, że to jest tak swoją płytę nazwałam, ponieważ podchodzę do tego z dużą poczucia humoru i obojętności. Współczujemy tak prostego sposobu myślenia, odbierania rzeczy i ludzi. Ale wydaje mi się, że ty się nie kreujesz, że taka jesteś. Nie. Że nie wiesz, że nie, w domu nie udajesz, że już jesteś spokojna, czy... Ale ja w ogóle nie udaję i w ogóle się nie kreuję. Dla mnie to jest bez sensu, ja bym się zmęczyła po 5 minutach i bym miała tego dosyć. Jestem taka, no i już, no. I za to ludzie chyba... Są plusy i minusy, no. Jedni dobrze cię odbierają, drudzy odbierają cię źle. Jedni odbierają cię jak dziwkę, drudzy odbierają cię, że jesteś fajna dziewczyna, bezpośrednio szczera, trochę głośna, no ale widzisz, c'est la vie, no. Jedni się rodzą ślimakami, drudzy strusiami. Strusiami? Tymi, co tak szybko latają, jak one się nazywają. Orłami. No, na przykład.